Od 4 maja sklepy w galeriach i centrach handlowych zostaną ponownie otwarte. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla poszczególnych branż. Dotyczą one również funkcjonowania centrów handlowych oraz znajdujących się w nich stref gastronomicznych. Jak przypomniano w komunikacie, na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych działalność gospodarczą mogą prowadzić wszystkie sklepy z wyłączeniem stref aktywności fizycznej, stref gier, kin oraz wysp handlowych. Zgodnie z rekomendacjami klienci powinni mieć możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie znajdującym się na terenie obiektu handlowego lub w punkcie ustawionym przez zarządcę obiektu, ewentualnie w automatach do zakupu maseczek. Jak podało Ministerstwo Rozwoju, właściciele sklepów znajdujących się na terenie galerii lub centrów handlowych są zobligowani do zainstalowania możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, również do placówek wewnątrz, a także w toaletach i przy kasach. Resort Rozwoju poinformował też, że od 4 maja, czyli od momentu otwarcia galerii i centrów handlowych, w ramach odmrożenia gospodarki w strefie gastronomicznej będzie można kupować żywność wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być sprzedawane na miejscu, czyli na terenie galerii ani na ulicy, podkreślono w komunikacie. Czy w związku z otwarciem galerii zwiększy się tłoczność miast, a jakie to będzie miało przełożenie na naszą służbę zdrowia? Zostaw opinię w komentarzu, a tymczasem zapraszam Cię do filmu, który właśnie się wyświetla, o tym, jak pandemia może pomóc naszej gospodarce.